Na imię mam Grażyna. Przeszłam już wiele. Bardzo ciężko całe życie pracowałam. Uważałam, że praca organiczna, praca u podstaw to jest podstawa sukcesu. A w rodzinie katolickiej, będąc urodzona, wiedziałam, że tam nie znajdę Boga i nawet go za bardzo nie szukałam, bo czułam się, ja to zawsze powtarzam, może to brzydko zabrzmi wobec tak licznego grona braci i sióstr, że czuję się jak małpa w cyrku, w kościele, więc polegało to na tym, czy w dobrym miejscu usiadłam i czy we właściwym miejscu klękam. Potem przez wiele lat były książki, multum książek, psychologia, antropologia, odkrycia geologiczne, nie wiem, Budda, szatańskie wersety, wszystko co tylko możliwe, żeby wiedzieć tak po ludzku, no w końcu gdzieś tam ktoś jest. Więc wiem, że Bóg cały czas mnie poszukiwał. Kilka razy byłam zagrożona w życiu swoim, czyli mogłam stracić życie. Wtedy dziwnym trafem zawsze odnalazłam Boga i zawsze zwracałam się do Niego prosząc o przetrwanie. Ostatecznie nie powiedziałam, że jeszcze mam cudowną córkę i wnuka. Córka, mam nadzieję, że kiedyś tu zawita. Taką mamy w ogóle nadzieję, my rodzice, że nasze dzieci też zwrócą się do Jezusa Chrystusa. I będąc przedsiębiorcą, dlaczego znalazłam iść pod prąd? Będąc przedsiębiorcą, słuchałam wiecznie obiecanek na temat ekonomii, tego jak to mały przedsiębiorca jest ważny w tym kraju, jak on buduje ten kraj. A więc wcześniej były oczywiście inne projekty, włącznie z barterem wielostronnym, z dobrą inicjatywą, czyli zapłatą towarem za towar, bo my jesteśmy bogatym krajem, mamy wszystko, tylko siły nabywczej nie mamy, nie mamy pieniędzy. A dlaczego nie mamy pieniędzy, to mniej więcej wszyscy już orientujemy się dzięki waszym programom też. I tak znalazłam, w lutym się pojawił program, ja nie wiedziałam jeszcze wtedy, że w lutym, a w marcu już znalazłam was i od tamtej pory jestem z wami i cieszę się z tego i mam nadzieję, że Bóg poprowadzi mnie tak, że będę już zawsze z Nim i dziękuję Mu za to życie wieczne, które mi daje i dał, bo jeszcze będąc 5-letnim dzieckiem czy 6-letnim, usłyszawszy, co się może wydarzyć, że śmierć jest nieunikniona, pomyślałam sobie tak cichutko, ja to nie umrę. I tak to się chyba udało. Dziękuję.